Pani profesor, na jakim etapie wykonujemy badania molekularne? Czy tylko na etapie diagnostyki, czy także w trakcie leczenia raka płuca? To oczywiście tak, przede wszystkim badania molekularne wykonujemy i to jest absolutny obowiązek w momencie, kiedy pacjent trafia do lekarza z podejrzeniem raka płuca i ma pobierane wycinki i jest ustalana diagnoza patomorfologiczna, to już jest ten moment, gdzie powinno się zdecydować o wykonaniu badań molekularnych, ale tak jak powiedziałam na początku, w zależności od tak zwanego stopnia zaawansowania choroby. Bo jeżeli pacjent jest we wczesnym stopniu zaawansowania choroby, to w zasadzie wystarczy odpowiedzieć tylko, że rzeczywiście jest rak niedrobnokomórkowy, nawet nie musimy bardziej precyzować tego rozpoznania i pacjent ma wykonywany zabieg operacyjny i na tym etapie nie muszą być wykonywane badania molekularne. Natomiast jeżeli pacjent jest w stopniu zaawansowania takim, że nie ma możliwości wykonania zabiegu operacyjnego, to w tym momencie, rozpoznając raka niedrobnokomórkowego, absolutnie musimy określić właśnie postać morfologiczną, czy to jest rak gruczołowy, czy płaskonabłonkowy. I w zależności od tego rozpoznania, już w tym momencie pacjent powinien mieć kwalifikowany materiał, powinien mieć wykonane badania predykcyjne, czyli właśnie badania molekularne pod kątem obecności mutacji EGFR, czy rarażacji białka ROS1, czy wykonaną diagnostykę immunohistochemiczną, również pod kątem ekspresji czynników predykcyjnych. Ale oczywiście to nie jest jedyny moment, dlatego że bywa taka sytuacja, że pacjent na przykład był operowany jakiś czas temu, po kilku latach dochodzi do uogólnienia procesu nowotworowego, czy do wznowy choroby, i to też jest ten moment, że w tym momencie jak najbardziej należy wykonać, z tego nawet archiwalnego materiału można wykonać testy molekularne, badania predykcyjne, czy ewentualnie w momencie, kiedy dochodzi do przerzutów, do pojawienia się przerzutów, czasami decydujemy się na taką sytuację, że pobiera się materiał z ogniska przerzutowego i ten materiał jak najbardziej jest materiałem równie cennym do tego, żeby ocenić obecność czynników predykcyjnych. No, w tej chwili również dysponujemy, tylko że musimy pamiętać, że pobranie wycinka, wykonanie bronchoskopii, czy nawet pobranie materiału z ogniska przerzutowego, to często są badania inwazyjne. W tej chwili na szczęście mamy też do dyspozycji takie możliwości, że ocenia się obecność nieprawidłowego DNA nowotworowego również na bazie tak zwanej biopsji płynnej, czyli po prostu na bazie surowicy pacjenta, który miał już wcześniej postawione rozpoznanie. Wiemy, że ten pacjent ma chorobę nowotworową, wiemy, że ma raka niedrobnokomórkowego, dochodzi do uogólnienia procesu nowotworowego i bardzo często nawet nie trzeba ponownie pobierać materiału, tylko wystarczy pobranie krwi i badanie krwi pacjenta pod kątem obecności DNA nowotworowego i możliwość wtedy daje to również podania odpowiedniego leczenia. Także w tej chwili mamy możliwości wykonania badań molekularnych, badań predykcyjnych. W zasadzie są na każdym etapie, w zależności od tego, jaka jest sytuacja kliniczna pacjenta, a poza tym pojawiają się też nowe leki, nowe cząsteczki. I też w tym momencie bywa taka sytuacja, że rozszerzamy to badanie o te kolejne cząsteczki, na które mamy odpowiednie leczenie.